Witam serdecznie, cześć Wam. Wiecie, ja jestem zatrwożony. Im dalej to ja w ogóle nie mam słów na temat świata, a już o polskim na przykład rządzie, tym się w ogóle nie chcę gadać. Ale właśnie tak sobie pomyślałem, że ja chyba zacznę sobie, jeżeli ktoś przecież nie chce, to nie musi oglądać i słuchać. Ale dla mnie będzie to też ćwiczenie, właśnie komentowanie różnych sytuacji, bo wiecie, ja nie wiem, ja mi się, ja, no właśnie nie mam, ja nie mam słów, bo to nie tylko, że jest coraz gorzej, tylko głupota, nie tylko rządów różnych, ale zwłaszcza polskiego i ludzi, no mnie przeraża z dnia na dzień, jak ja patrzę na te, no to rzeczywiście, już nie tylko telewizja, bo której nie oglądam, tak jak mówię, czasem tylko wrzucę, ale właśnie w tych internetach, nie? I tak patrzę, że strasznie dużo jest głupich ludzi. To na każdym kroku, jak się patrzy na te filmiki, na to wszystko. I teraz patrzę tutaj na bohatera, na tabloidach. Oczywiście jest pełno żartów, jaki ma wielki rozmach. Będzie dużo będzie miał 500+, ile to będzie musiał alimentów płacić i tak dalej. I tam, wiecie, te emotikony z tymi łzami ze śmiechu. To wcale nie jest śmieszne, to jest żenujące. To jest... Ja tak się zastanawiam, po co taki koleś w ogóle sam będąc będąc adoptowany, robi krzywdę kolejnym dzieciom. I no nie tylko to, ja nie wiem, czy to jest drwina, kpina, czy to jest jakieś... Ja nie umiem tego skategoryzować, bo jeszcze być dumnym z tego, czy to jest załatwianie jakichś swoich kompleksów. Nie zapominajmy, że to jest alkoholik. I do czego to służy? Bo nie wiem, zemsta, złośliwość, szpan, chora nonszalancja, że on może tyle spłodzić dzieci, bo go na przykład stać na to. Ale ja sobie pomyślałem od razu o tym bardzo smutno, bo nie dość, że te dzieci nie będą... Właśnie one nie będą miały domu normalnego i nie będą miały taty, bo nie sposób jest być w 6 chatach z reguły. Są to zawsze jakieś rozwody, ludzie się nie chcą widzieć, ewentualnie odbierać tam w sobotę, w niedzielę, na weekendy, czy jakoś tak. I przecież te dzieci nie będą miały tego taty. No jest mi się tata, to w ogóle jak patrzę na niego, to mi się te słowa nie zgadzają w gębie. Mam taki wstręt, nie dość, że no tam już o guście muzycznym nie wcale nie trzeba mówić, no tam jakieś dwa przeboje wakacyjne nie są to jakieś dzieła artystyczne, to już tam pomijam ten fakt, ale właśnie czy ten facet zdaje sobie sprawę z tego, że ten, nie wiem, Xavery, Max, czy ktoś tam, strzelam, bo nie, ale mówią o jakichś tam nowoczesnych imionach, nie wiem, jak mają na imię, będzie chciał mieć imieniny, urodziny, tatę w domu, pierwszą jazdę na rowerku, naukę chodzenia, naukę na basenie, tato, a zróbmy karmnik. Ja myślę o takimi kategoriami. Nie, one będą miały tylko, chcesz kłada, kupię ci kłada. Komputer masz tutaj za 20 tysięcy, najszybszy, już szybszego nie ma. I masz tutaj 100 gier najnowszych. I to jest tylko to, co on może zapewnić. I ten taki szyderczy jego głos i ten śmieszek, to jest chora głowa. I mówię tu o tym, bo to jest alkoholik i to jest misja, dotyczy alkoholizmu, ale nie tylko. I tu właśnie się zastanawiam, bo przecież można poruszać różne tematy psychologiczne, to się włącza. Ten facet krzywdzi ewidentnie młode osoby, nowonarodzone i potem. I nie wiem, czy to nie jest popisówka chorej głowy, po prostu to jest jakieś nadrabianie, ale czego? Wartościowanie się czym?
no mówię, popisówkę, że ja mogę, patrzcie na mnie, nie mogę już muzyką, no to to zapłodnieniem. I jeszcze można pomyśleć, że na przykład może mieć taką manię przygarniania kobiet do siebie, nie? Że żeby go coś łączyło. Byli tacy chorzy ludzie już w historii przecież, nie? Że 10 synów do 20, 50. I na przykład ja mam 30, a ty ile masz? Jednego, dwóch, a tak jesteś cienki bolek. Straszne to jest. Nie? Jedni zbierają samochody, co jest o wiele zdrowsze, bo samochody nie mają emocji, uczuć. Jak zostaną same na złomowcu, to zostaną. A tutaj takie zabawa, no właśnie, zabawa w kogo? Zabawa w kogoś, kto tworzy nowe życie. Tylko czy szczęśliwe, bo nie dość, że bez rodziców obojga, to na pewno z wypaczoną przez takiego tatusia psychiką. Takie jest moje zdanie. I no zostaw tego Michała, zaraz tam będą jakieś może wypowiedzi. Dlaczego mam go zostawić? To jest moje zdanie, moja opinia. A co do muzyki, to każdy słucha czego innego. Tam te teksty też niefajne, bardzo mi się to nie podobało, tam coś tam. A po stosunku też tam jakieś tam zapalić papierosa, jakieś tam, nie znam tego. Słyszałem, jak paroletnia dziewczynka śpiewała. To jest właśnie ten poziom. No. No. Także ja naprawdę im dalej, tym jestem zatrwożony tym życiem, tym wszystkim. To jest w ogóle jakieś gówno. To jest, no tam niektórzy to nazywają Matrixem. To nie jest zupełnie to miejsce, którego bym się spodziewał. Absolutnie. I mam pomysły na takie odcinki o czymś, co mogłoby być, tylko to są już fantazja i tak nie będzie. O tym, co było kiedyś. Jedni zarzucają na przykład, że ty już tak tamtej komuny czy PRL-u nie wspominaj, bo nie było tego, nie było tamtego, nie było siamtego. Ja zawsze mówię i piszę, był człowiek z człowiekiem, wiesz? Więcej. Albo ciągle. Właśnie o bycie i o tym sensie tutaj w ogóle istnienia, o tej, bo w ogóle jakoś, myślę, to jest dobre. Ja przestaję w ogóle logicznie tu myśleć, po co to wszystko jest. Nie? Że im dalej, tym bardziej patrzę na to tak, że rzeczywiście jest garstka ludzi, którzy tak jak jest makieta, no niech będzie kolejki elektrycznej i ja siedzę na przykład z kimś i zarządzamy i się bawimy. Nie, oni nie będą już jeździli tym pociągiem, oni będą, przestawimy im tę zwrotnicę, oni będą, no oni będą w tą stronę tylko chodzić, ale oni chcą tam do wody. Nie ma. I zakazy. To jest coraz w ogóle, jest jakaś paranoja. To nie ma nic wspólnego z tym, co ja pamiętam, jak było w latach 80. i jeszcze 90. Nie było jakiegoś takiego kagańca na tej gębie. Smyczy jakieś. Tu ciągle coś trzeba. To ludzie nakazują. Ja nie mogę się z tym pogodzić, że ja tak rozmawiam z różnymi ludźmi. Ludzie zapierdzielają całe życie i teraz kupują węgiel albo leki jako luksus. Nie jako coś normalnego. Przecież moi rodzice, moi dziadkowie, babcie, ich było stać na dorsza w piątek. To taki głupi przykład, nie? Ale tutaj, no i na coś tam plus więcej. Ale jeżeli teraz ludzie zapierniczają i nie widzą się z tymi dziećmi też właśnie i po wieczorach, po nocach gdzieś tam latają na trzy zmiany po to, żeby nie wyjechać sobie za granicę na wycieczkę czy nawet w Polsce, tylko po to, żeby kupić olej, chleb, masło, cukier, żeby przeżyć. To jest paranoja. I następne pokolenia, następne pytanie, po co? A jakby się tak zastanowić. Jeśli się rodzę, mam dzieci,
Zapierniczam całe życie, nie mam z niego nic. Ale po co ja je mam? I one mają następne. Strasznie się zapętla, co? Ale ja mam różne na ten temat tezy. I ja rozumiem, że właśnie kiedyś można było wyjechać na Złote Piaski do Bułgarii, albo do Czechosłowacji, albo do NRD. Ludzi było stać na to, a dzisiaj nie ma pieniędzy nie na luksus, tylko zapierdalasz po to, żeby mieć chleb. I ja jestem zrozpaczony, jestem w szoku i ja się boję, co będzie dalej. Autentycznie się boję, bo ludzie nie mają na leki, na ogrzewanie i na podstawowe jedzenie, nie na kawior i szampana. To jest paranoja. I to się... Jeszcze zobaczymy, jak się skończy. Tak oglądam, ludzie mówią, wszędzie tam w internetach wszyscy są odważni. Dlaczego nie wychodzimy? Dlaczego nie wychodzicie na ulicę? Jesteśmy skłóceni. Albo cały czas się nas skłóca. Więc jak się zjednoczyć i pójść krzyczeć, jak kiedyś, kiedy wszyscy mieli równo? I to są przerażające, ale bardzo ciekawe do rozkminki tematy. Zachęcam do pisania na ten temat. Ja jestem po prostu wkurwiony, nie ma co tutaj mówić, bo nie myślę tylko o sobie. Tu nie ma żadnej przyszłości tak naprawdę. Jedni wyjechali za granicę. Pozdrawiam Piotra. Wyjechał do Niemiec. Za czym? Za chlebem. A dopiero co otworzył firmę i musiał zwinąć ją. I sam przez tę pandemię, przez te gówna różne, przez te wojny ciągle lawiruję. Ciągle zmieniam pomysły. Miałem już to zrobić, miałem tamto. Miałem na 50 już stać super na nogach. Ale ja autentycznie jeszcze nie wiem, w którą stronę uderzyć. A mogę się zwinąć za granicę. Bo mogę. Ci, którzy kiedyś oglądali, to wiedzą. Ale nie chcę. Właśnie to jest to, nie? Że nie chcę. Bo to jest moje państwo, tu kocham ludzi, naszą mentalność, nasze rozmowy. Panią Zosię, która koperek i pietruszkę sprzedaje na murku czy na ławce. A w takiej Anglii nie czuję tego bluesa. No wkurza mnie inne zwyczaje. Nie można, nawet choćbyś nie wiem jak znał angielski, to polski jest niezastąpiony, przepiękny język. Mnogość synonimów, zdrobnienia. Ach, poproszę trzy bułeczki. Jednego rogala półroślinnego. Jeden panu starczy? Nie. No. A tam nie. To po to, żeby mieć funty czy euro, to mnie nie kręci. Ja bym chciał tu. Normalnie jeden kolega nie ma czasu, drugi, piąty, szósty. Nikt nie ma czasu. A gdzie? No to po co w ogóle? Pytam się, po co żyć? Oczywiście ja tutaj też podpuszczam, nie? Żeby nie było. To się zabije, albo to coś tam, ta zrupa i te nakazy. Sam se słuchaj tych nakazów. Każdy żyje jak chce. Jest to przerażające po prostu. Ja jestem zamknięty, wkurwiony, nie mogę się realizować. Nie wiem, w którą stronę. Ludzie gdzieś biegną. Kiedyś można było, słuchajcie, nawet w tej wsi, gdzie mamy działkę, tata ma, tam nie ma już, to już abstrahując od tego, że się zmieniło, że ludzie ze wsi gnają do miasta, z miasta niekoniecznie na wieś, bo nie ma tam za co żyć, bo trzeba było mieć jakiś wolny zawód, właśnie też ostatnio z kimś rozmawiałem i ludzie już nie stoją przy płotach, ze sobą nie rozmawiają, nie ma ich, jest pusto. Tamci w Niemczech, tamci w Holandii, tamci w Szwecji została garstka najstarszych osób.
bo wszyscy zapieprzają. A gdzie jest to życie, które... A kiedyś, bo ja nie mówię, że nie, ale jak kiedyś ktoś pracował od 8 do 16, no to właśnie miał nie tylko na podstawowe życie, jeżeli chciał więcej, to zapierdzielał. Ale dzisiaj ja patrzę, czy po sąsiadach, czy gdzieś. Ja nie mam czasu, samochody się zjeżdżają, korki przecież są 18-19, no ja dlaczego tak późno? No, i takie dzisiejsze moje dość smutne i tragiczne przemyślenia. Ale żyjemy. I pojutrze zaczynamy warsztaty. Zapraszam. Piszcie. Zgłosiły się osoby. Spotykamy się o 18 w Gdańsku w Radzie Dzielnicy Ujeździska, ulica Przemyska 21. O 18. A potem zobaczymy. Na razie tylko organizacyjnie. No.